Podczas ostatniej sesji radni podejmowali wiele uchwał, m.in. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie. Ulicę Plac Szarych Szeregów zaliczono do kategorii dróg gminnych. Rada przyjęła także program opieki nad zabytkami dla gminy i miasta Łask na lata 2019-2022. Wyraziła również zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości. Podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego w zespole szkół ogólnokształcących w 4-letnie liceum.